Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem Szybson i jak widzicie widzowie, jestem w tym momencie na Palionowie. Oczywiście na molo. Jakaś pszczoła mi tu przyleciała. Co jest grane, mordo? Pa, sięgam ją tym. O, czy ja tym mogę ją sięgnąć? Ej, co jest? Mogę! O kurde, ale jazda. Czekajcie, łowię pszczołę. No chodź tu. Dobra, nawet nie wiedziałem, że tak się da, ale dobra, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem Szybson, jesteśmy na Palionowie, jak widzicie, przyszedłem sobie troszkę połowić. Dlaczego przyszedłem sobie troszkę połowić? Nie wiem, przyszedłem sobie troszkę połowić, bo mam wędkę fajną. Tylko muszę na nią mendik jeszcze narzucić, bo widzicie, że się tutaj dosyć szybko zużywa. Więc nie fajnie, ale uwaga, wyłówmy sobie teraz coś ciekawego. Zobaczmy, to będzie taka nasza, prawda, przepowiednia, jak dzisiejszy odcinek pozytywnie przebiegnie. Uwaga, jeżeli wylosuję coś fajnego, to git, jeżeli wylosuję dorsza, będzie fatalnie. Więc uwaga, próbujemy dropnąć coś fajnego. O! Będzie fatalnie, no, mamy dorsza, nie jest kolorowo, dobra, więc w takim razie musimy się nastawić na złe informacje dzisiaj, widzowie, zdecydowanie złe informacje. Na samym starcie, zanim rozpoczniemy odcinek, to poproszę was serdecznie o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ mamy już tutaj mamy 222 500, ileś tam, 70 subskrypcji, więc brakuje nam tak naprawdę 400 coś subskrypcji do 223 tysięcy subskrypcji, więc jeżeli ktoś nie subskrybuje jeszcze tego kanału, a jest tutaj, to zachęcam do tego, żeby to zrobić, no bo jednak będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. W każdym razie, co w dzisiejszym odcinku, ponieważ w poprzednim odcinku zrobiłem film, w którym poinformowałem was o tym, że szykuje się jakaś wojna na Palionowie. Co to jest za kwiat? Tu, jak widzicie, o tą tabliczkę chodzi. Stan wojenny na Palionowie, przygotujcie się do wojny. No więc sytuacja nie jest kolorowa, nie wiem, dlaczego tutaj jest kwiat widerowy i tam też. O co chodzi? Dlaczego mi ktoś tutaj stawia kwiaty widerowe? No, zbieram je w takim razie. Zbierzmy to. Nie wiem, o co chodzi z tym totalnie. Jest tu gdzieś więcej jeszcze tego? Może nie zauważyłem? Nie widzę więcej. Nie wiem, o co chodzi totalnie z tymi widerowymi tymi. Dobra, zbierzmy to stąd. Chyba, że na górę. Na górze jest? Jest! Ej, dobra, czy to gdzieś prowadzi? Ja nie wiem. O nie! Dlaczego ja dostaję takie coś? Nie wiem, ja mam gdzieś iść za tym? Dobra, idźmy po prostu. Zobaczmy dokąd, chociaż nie wiem, czy ja chcę za tym iść. Dobra, zobaczmy, gdzie to w ogóle, czy to gdzieś daleko idzie, czy co, czy to jest jakaś większa wyprawa. Zbierajmy to wszystko po drodze, tak żebyśmy, albo nie wiem, czy mamy to zbierać. Ej, dobra, tu jest znowu, mamy wyjść na zewnątrz. Dobra, wyjdźmy na zewnątrz. Nie wiem, czy powinienem to rozwalać, bo jeżeli to będzie wychodzić poza Palionowo, gdzie to jest teraz? Czekajcie, zgubiłem kwiata, gdzie jest kwiat kolejny? Szukamy widerowego kwiata. Halo, widerowy kwiecie. O, jest tu! Dobra. Oj, tam jest na górze kolejny, widzę kolejnego. Okej, czyli to idzie gdzieś, dobra, czyli wychodzimy poza Palionowo. Dobra, to może nie rozwalajmy tego. Ja się przygotuję może do tej wyprawy. Zabiorę sobie jakieś rzeczy, które mi się mogą przydać. Bo, no, jest śmieszna sytuacja ogólnie, nie? Ja tak, nie mam żadnych jabłek. Kurczę, to niedobra informacja akurat. Ale zobaczmy, czy ja tutaj w skrzynce przypadkiem nie zostawiłem czegoś. Nie zostawiłem niczego, więc tutaj nie zdobędziemy jabłka złotego, ale możemy zobaczyć, czy mamy zwykłe jabłka. Nie mamy zwykłych jabłek chyba. Ale jak gdzieś miałem złote jabłka, tak mi się kojarzy. Coś tutaj mi, kurczę, nie grę. Gdzieś zgubiłem, ale mamy złoto. A, nie mamy złota też, no nawet bym nie zrobił złotych jabłek. Ej, dobra, no to trudno, to nie mam w takim razie, więc nie ogarniemy nic. Dobra, idźmy na tą podróż może, bo ja tak miałem inny plan, ale dobra, skoro sytuacja wygląda tak, że mamy jakiś kwiat widerowy, zobaczymy, dokąd one prowadzą i zobaczymy, może dowiemy się czegoś ciekawego dzisiaj. Zobaczymy, no, że tak powiem, przepowiednia wędkowa powiedziała nam, że dzisiaj nie będzie dobry dzień, więc wydaje mi się, że jesteśmy w troszkę lipie, ale dobra, czekajcie, ja bym tam wyszedł na górę, może perłą się tam rzucę, bo nie chcę mi się tam wyłazić. Więc polećmy tam, ponieważ tam była jeszcze jedna perła. O. Aha, fajnie. Mega. Dobra, tu zejdźmy. Dobra, odłóżmy te perły. Tu, widzicie, jest ta róża, bo tam była jedna. Tutaj, gdzie ona jest? Tu. Ej, kurde, bo się gubię, gdzie ja jestem. Tu. Tu jest jedna róża. Dobra, nie zbierajmy tego. Idźmy po prostu za tymi różami. Tam, tu, dobra, tu jest kolejna. Tu jest kolejna, idziemy za nimi. Dobra, czekajcie, wezmę sobie, nie mam pochodni żadnych, więc trudno, będziemy lecieć z wiadrem w ręce. Tu. Gdzie jest kolejna? Pewnie z każdej, jak będzie. Ła! Zapomniałem, że to ma takie właściwości. Ojojoj, dobra, to tak nie możemy robić, Zjedzmy ze chleba. Miecz w drugą rękę i teraz gdzie jest kolejna róża? Najgorsze jest to, że jest ciemne. Nie... O, tu jest róża, dobra, tu jest róża. Nie widzę kolejnej, dobra, tutaj. Ła, kurde, znowu sobie w to wlazłem. Dobra, gdzie jest kolejna? Czy tu jest jakaś róża? Nie ma. Gdzie jest kolejna róża? Halo? Halo? Gdzie jest róża? Ta widerowa? Dobra, rozejrzmy się tutaj po końcu. Tu? Tu coś jest?
Nie, chyba nie. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, o co chodzi. O, tu jest Witherowa róża. Dobra, mam jedną kolejną. Ała, kurde, znowu mnie to uderzyło. Nie wlazłem na to. Dobra, gdzie jest tu jest kolejna. Dobra, patrz, nawet się popatrzyłem w jej stronę. Dobra, tu i teraz tak, tu jest kolejna, już widzę, dobra, już wiem, na co zwracać uwagę. Na te bloki najlepiej, a nie na róże. Więc szukajmy bloków. Dobra, mamy tutaj ten blok, spoko. Lecimy w takim razie dalej, zobaczmy, gdzie jest kolejny. Tu jest kolejny. Dobra, wiecie co, założę sobie elytrę, żeby łatwiej było mi zlatywać. Jesteśmy tu i teraz tak, kolejna róża Witherowa. Musi być widoczna gdzieś. Szukamy, tam jest blok, dobra, widzę już bloczek. Okej, musimy iść za tym, ciągle za tym, tak żeby dostać się do... nie doleciałem do tego, no dobra, trudno. Lecimy, musimy tak, żeby wiecie, żeby obserwować, gdzie jest kolejny. Tam jest to, musimy się tam dostać, czekajcie, wezmę sobie fajerwerki. Więc podlećmy sobie tutaj. Dobra, wylądujmy sobie tutaj, dobra, wylądowaliśmy. Jesteśmy przy kolejnej róży, szukajmy kolejnej. Gdzie jest kolejna róża, dobra, czekajcie, szukanie. Tam jest kolejna róża, dobra, lecimy tu. Tu jest kolejna róża, o! Ła, dobra, tu jest kolejna róża, tam jest kolejna, dobra, lecimy tam, okej. Ja muszę coś zjeść, bo ja widzę, że już tutaj, że tak powiem, na końcówce, że tak powiem, levela lecę, więc tak nie powinno być. Ła, dobra, jesteśmy tu, przeskoczyliśmy. Kolejna róża, gdzie jest kolejna róża? Kolejna róża, szukamy. Najgorzej jest to, że jest ciemno i ja tak mi się to zlewa wszystko. Gdzie jest kolejna róża? Ej, nie ma. Czy tu gdzieś blisko? A, tu jest, dobra, jest bliżej, dobra, lecimy tam, do tej róży. Dobra, tu zjedzmy sobie coś. O nie, ty wariacie, we mnie nie będziesz strzelał. Oj, nie będzie tak to wyglądać. Ła, kurde, dostałem. Dobra, giń. Dobra, zjedzmy sobie coś. Tu jest Witherowa róża, gdzie jest kolejna? Czekajcie, musimy tam jakoś się dostać, więc przelećmy tutaj. Nie chcę mi się lecieć tymi fajerwerkami, bo i tak muszę co chwilę lądować. Szkoda fajerwerek, dobra, tutaj. Gdzie jest kolejna Witherowa róża? Witherowa róża, tam jest kolejna, widzę, tutaj się wychyliła taki czarny płatek. Więc dobra, lecimy do kolejnej. Ej, dokąd to prowadzi w ogóle? Ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy ja powinienem w ogóle tak za tym lecieć. Ale dobra, ciekawość mnie zżera za bardzo. Dobra, tu jest Witherowa róża, gdzie jest kolejna? Ona gdzieś tutaj na drzewach są stawiane, z tego co widzę, więc... O, tam jest, dobra, widzę kolejną. Dobra, tutaj. Przelećmy sobie, dobra, przejdźmy bokiem. Mamy tutaj tą kolejną Witherową różę. I gdzie jest kolejna? Gdzie jest kolejna Witherowa róża? Halo. Dajcie mi kolejną Witherową różę. Dobra, ja widzę, że to gdzieś w tamtą stronę prowadzi, więc ja może sobie tutaj tak podlecę do góry. O, widziałem wideo, tu nad Witherową przeleciałem, dobra. Tu jest kolejna, widzę już na górze, okej. Ej, dobra, rzucałem mi się już w oczy. Im bardziej się na nich skupiam, tym łatwiej jest je zauważyć. Dobra, tu przelećmy do góry i zobaczmy jak... O kurde, żebym tutaj... O, tu jest, dobra, tu jest kolejna róża. Dobra, tak jakoś trafiam na nie przypadkowo, ale dobra. Tu jest kolejna, dobra, teraz chodzimy w dół, to będzie łatwiej. O kurde, dobra, zaraz zginę. Ja nie umiem się poruszać. Gdzie jest zombiaczek? Ej, kurde, słyszałem cię, a ty mi tutaj tak zachodzisz. Dobra, tu jest jeszcze ta wiedźma. Wow, co ty mi robisz? Spowolnienie mi rzuciła. No giń. No, dobra, ona fire resistkę sobie wzięła. A dobra, już nie żyje, dobra. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Dobra, git. Dobra, zjedzmy. Ej, ja nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, gdzie to idzie? Tu jest Witherowa róża, gdzie jest kolejna? Tu jest Witherowa róża. Dobra, zlećmy tutaj na dół. Up, dobra. Jesteśmy tu, gdzie jest kolejna? Szukajmy po drzewach. A nie, tu jest. Na dole. Ej, bo ja zginę zaraz. Ile ja to jeszcze będę miał? Ile? 15 sekund. Ja zaraz zginę, dobra. To jest idealny moment na łyk kawy. Nie no, zginę zaraz. Zaraz będę miał pół serduszka i dostanę jednego strzała od jakiegoś szkieleta i się zaskoczę, kurczę. Tak nie może być. No, czekajcie, nie wierzę tutaj w powodzenie tego, więc ja muszę się schować, bo boję się, że mnie tu zaraz coś ubije. Dobra, jesteśmy schowani, git. Teraz najgorzej, jakbym selawę wylał na siebie, to już w ogóle byłoby super. Już bym był geniuszem zła, naprawdę. Zjedzmy sobie jeszcze troszkę. Dobra, tu jest kolejna Witherowa róża. Zlatujemy na dół w takim razie. Tu, powolutku. Dobra, jesteśmy niżej. Zjedzmy sobie znowu. Gdzie teraz? Gdzieś tam? Gdzieś tu, na dół. Ej, to prowadzi mnie na dół. To prowadzi mnie do tej kopalni? Nie wiem, chyba tak. Ale nie mam pewności. Dobra, zejdźmy sobie tu po prostu do kopalni na spokojnie. Tu do tej Witherowej róży i zobaczymy, gdzie jest kolejna. Tam jest kolejna. Widzę, tutaj się wybija ten bloczek bardzo. Nie wiem, jak wy to widzicie, jak oglądacie, ale ja mam dosyć jasny monitor i widzę to, więc git, dobra. Więc co, schodzimy na dół? Czekajcie, ja sobie założę zbroję już, bo tutaj, że tak powiem, się nie czuję pewnie. Ale mamy wodę, więc będę sobie do wody latywał. Wiecie co, ja zrobię tak, jeszcze jedną rzecz. Robimy tak. Bierzemy to.
I woda nam się bardziej przyda. Dobra, gdzie jest kolejny? Musimy, dobra, polećmy tutaj. Dobra, tu. O kurde, co to jest? Co to jest? Dobra, już wiem, gdzie musimy iść. Dobra, już wszystko wiem. Dobra, tu jest kolejna widerowa róża, okej. Nie jest dobrze, ale dobra, lećmy w tą stronę. Tu jest kolejna widerowa róża, tak zobaczyłem ją. Ała, kurde, na przypadkiem. Dobra, zabijmy cię tutaj. Dobra, tu jest kolejna widerowa róża. Dobra, wiem już, gdzie są rzeczy w takim razie. Musimy przejść teraz tutaj na spokojnie. Tutaj, przejdźmy sobie tu i będziemy musieli przeskoczyć nad lawą. Dobra, przeskok jest zrobiony. Dobra, tu jest kolejna... Ej, co to jest za miejsce? O co tu chodzi? Ja pierwszy widzę coś takiego. Mega dziwna akcja. Dobra, czekajcie, przejdźmy. Łe! Zalałem widerową różę. Zalałem. O nie, ale zostawiłem ślad po sobie teraz tutaj. Co to jest? Co to jest? Przepraszam bardzo. Co to jest za miejsce? Kto tu mieszka? Dobra, czekajcie, ja się nie czuję tu pewnie. Zróbmy tak, odłóżmy tego, nie chcę to tu odkładać, tylko tego dirta, nie chcę go. Dobra, okej. Co tu jest? Lawa, nie chcę tam schodzić, zdecydowanie tam nie chcę schodzić. Dobra, tu widzę, że jest jakaś skrzynka. Ej, nie zadaj mi to obrażenia? Nie, zadaję, dobra, bo tak już myślałem, że jakoś... Ale widocznie dobrze manewrowałem shiftem. Dobra, o co tu chodzi? O co to jest za miejsce w ogóle? Dziwne. Dobra, tu jest jakaś woda. Kurde, tu są jakieś kanały, czy co to jest? Czy ja chcę to sprawdzać? Kurczę, tam coś idzie dalej. Ja nie wiem, czy ja chcę tam iść. O Boże, boję się. Ale dobra, zobaczmy jak to. Tu jest też jeszcze jakaś skrzynka. Dobra, ale zobaczmy to może najpierw. Nie jest to skrzynia, pławka, dobra. Płyta. Okej. Aha. Wojna zapowiedź. O nie. I jeszcze to się nazywa Wither Dance. Wither Dance, to tak jakbyś... To tak jak te Wither... O nie, to już nie do czego mnie to prowadziło. Dobra, domyślam się, że będziemy mieli tutaj jakąś głosówkę pewnie. Ale ja nawet nie mam czego, czym tego otworzyć. Chyba na palionowie będę miał w czym. Dobra, tu jest jeszcze jakaś skrzynka, zobaczmy ją. O kurde, TNT! O kurde! Wow! Co jest? Grane! No nie sprawdziłem, czy to jest skrzynia pułapka. To mój błąd był tutaj, że tak powiem, bardzo karygodny błąd. Jaka dziura! Co jest grane? Są tam diaksy? Nie ma diaksów? Trudno, to nie idę tam w takim razie. Tym bardziej zaraz to zaleje cała ta lawa, więc nie chcę tam wchodzić. Dobra, ej, dobra, udało nam się przeżyć. Myślałem, że zginę już, ale udało nam się w miarę szybko uciec stamtąd. Więc gij, dobra, wychodzę stąd, nie chcę tu być. Mamy tą płytę. Musimy ją przesłuchać, tylko ja nie mam w czym. Musimy wrócić na palionowo, żeby ją przesłuchać, więc ja sobie może założę tą elytrę i lecimy na palionowo w tym momencie, bo to jest najlepszy sposób, co możemy zrobić. Dobra, tu lecimy do góry. Myślałem, że uderzę i zginę, nie? To było nieźle. Dobra, w tamtą stronę, gdzieś jest palionowo. Lecimy tu, dobra, tu, patrz jak blisko. Ja nie wiedziałem, że to jest tak blisko, bo ja mam wrażenie, że my tyle czasu szliśmy, a to było tak bliziutko, no dobra. Gdzie ja mam ten? Ja mam na pewno do otwierania tych płyt, tylko gdzie ja to miałem? Ja gdzieś miałem, tylko nie wiem gdzie, dobra, czekajcie, zaraz poszukam. Najwyżej skraftujemy, bo to nie jest ciężkie do skraftowania, ale mi się wydaje, że gdzieś tu miałem to do odczytywania płyt. Ej, no miałem to gdzieś. Gdzie ja to dałem? Kurczę. Ej. Nie wiem, gdzie to dałem. Ale gdzieś, no nie wiem, czy pamiętacie, ale ja miałem to do odczytywania płyt. No na bank to miałem. No nie ma opcji, żebym tego nie miał. Gdzieś to było, na bank. Tu nie ma. Tu też nie. Tu nie. Kurczę, no nie będzie, bo to segregowałem. Jest, dobra, mamy jukeboxa, dobra, jest git. Chociaż ja to chyba na górę też wynosiłem, ja miałem dwa? Czekajcie, czy ja z góry go zabrałem? Bo ja mi się wydaje, że ja na górze miałem jednego jukeboxa. A bo mi się wydaje. Nie, chyba mi się wydaje. A bo tu było w tej głowie? Ale to nie, ten. Kurczę, ej, ale ja gdzieś miałem. Ja go gdzieś zaniosłem, tylko gdzie? Totalnie nie mam pojęcia, ale dobra, mamy, to nieważne, ważne, że mamy, dobra. W każdym razie, wiem gdzie możliwe, że mam. Dobra, chyba wiem gdzie to dałem. Czekajcie, chociaż też nie mam pewności. Ale dobra, zobaczmy czy tam jest. W tym toście moim, czy ja tam przypadkiem tego nie schowałem? Wydaje mi się, że tutaj mógłbym mieć. Na odczytywanie jakichś płyt i tak dalej. Ale nie mam pewności, chyba że do Emilii to dałem, może ona to ma. Tu jest coś? Nie, nie ma.
Nie, nie, no dobra, to nie wiem, chyba że do skrzynki odłożyłem. Tu mam jakąś zbroję jeszcze. Ej, kurde, więc trzeba wykorzystać na tą netherite'ową. No gdzieś miałem na bank. Na 100% dziś miałem tego jukeboxa, ale nawet nie wiem, gdzie on jest teraz, więc nieważne. Tutaj też nie, więc dobra, nieważne. Postawmy go tutaj gdzieś, niech on sobie tutaj egzystuje. Może niech będzie, 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 niech będzie tu. Dobra, jest tutaj. Sprawdźmy w takim razie, co tutaj mamy w tej zapowiedzi, bo nie wiem totalnie, o co chodzi. Troszkę się boję, nie będę ukrywał, ale dobra, posłuchajmy. Jeśli tego słuchasz, znaczy, że wiadomość dotarła. Okej. Czekają was ciężkie dni, które doprowadzą do waszego końca. Radzę wam żegnać się ze wszystkim, co macie, ponieważ już za niedługo wszystko stracicie, a całe Palionowo stanie w ogniu. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na wojnę, która wam się nawet nie śniła. Niezmiernie cieszę się, że już za niedługo będziemy mogli się spotkać twarzą w twarz i będę mógł patrzeć, jak jeden po drugim zdychacie. Życzę powodzenia. O kurde. Mam przerąbane. Dobra, nie wiem totalnie, co ja mam robić z tą płytą w takim razie. Biorę ją i chyba będę musiał puścić Emily też, czy coś takiego. Albo jakoś ją zgrać, może zgrać ją powinienem. Albo nie wiem, co powinienem z nią zrobić, ale... Nie, no tak nie powinno być w ogóle. Co tu się dzieje za akcje dziwne? Ja tak już mam tego tak serdecznie dosyć. Tu wydaje mi się, że jest lepsze miejsce na to, żebyśmy mogli zrobić tutaj to do słuchania. Zróbmy coś takiego. Tutaj, patrzcie, takie coś będzie moim zdaniem lepsze. Tu. Tak, tak. Ale to ładnie mi wyszło. Wow. Dobra, jest git. No dobra, tutaj to mamy. Ja może zrobię tak, wiecie co, ja schowam tą do Ender Chesta, schowam tą płytę i puszczę ją jutro może Milki czy coś takiego, nie wiem, albo inny też powinienem to puścić, bo to zdecydowanie jest zapowiedź tutaj naprawdę złych rzeczy, więc wszyscy powinni się dowiedzieć, o co tutaj chodzi i co się zbliża, chociaż już w sumie wszyscy wiedzą, co się zbliża i wydaje mi się, że nie jesteśmy w dobrym momencie tutaj, że tak powiem. Ale dobra, w każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, widzimy się na kolejnym. Mam nadzieję, że... Nie zginiemy.